Witam, Pasia Kachowska. Rzucimy sobie okiem, jak tam pszczoły zimują. Jest nieciekawa sytuacja, bo dosyć długo latają. Fajnie siedzi. Tu są matki, wszędzie zapasówki, że tak powiem. To już jest zapasówka. Łącznie mam raz, dwa, trzy, cztery, sześć, osiem zapasówek. Te siedzą na raz, dwa, trzy, aż 4 gramka, jedna drugą grzeje. Co mogę powiedzieć na chwilę obecną? Może być lipa z zimowaniem z tego względu, że coś mi nie wyoszcza. Lipa z zimowaniem, bo dosyć długo pszczoły latają. Patrzcie się. Wszystko jest jeszcze rozkłębione, co prawda dzisiaj jest 7 stopni. Także nie ma co sprawdzać. Problem z pokarmem był na jesieni, z tego względu, że tu też jest matka zapasowa chyba. Tak, też. Widzicie, te fajnie siedzą sobie na raz, dwa, trzy, cztery uliczkach. Tu też są. Też są, żyją. No tegoroczne też tam siedzą przy słoiku. Widzimy, pokarm jest, pszczoły są. No mówię, że mam 6 albo 8 matek zapasowych. W tym roku będzie problem z zimowaniem, bo jesień jest zbyt ciepła. No i to się na 100% odbije na pszczole. Jestem tego mniej więcej pewny. Spadki pewnie 10% każdy będą mieli, jeśli będzie dobrze. Jeśli będzie źle, no to większe. No i tyle w sumie. Rekonesans większy zrobimy, jak przyjdą przymrozki.